Witam wszystkich z powrotem na kanale, moi drodzy, witam w nowej serii, jest to odcinek początkujący całą serię, czyli Tank Express, będą tu takie krótkie informacje o tym, co się ukazało na stronie Wargamingu, z tego względu, żeby po prostu odcinki VOD, które nadal będą, po prostu nie były aż takie długie, więc postaram się Wam bardziej na bieżąco przekazywać te informacje, które się ukazują. A cóż się ukazało? Zobaczcie, tutaj z datą wczorajszą ukazały się dwa artykuły, czyli nowa linia pojazdów, oczywiście będą to, jak mogliśmy się wcześniej domyśleć, pojazdy chińskie w trybie zimnej wojny oraz tutaj bardzo fajny artykuł, czyli po prostu event w końcu zrobiony dla naszej społeczności i zaraz też o tym sobie porozmawiamy. Jeśli chodzi o pierwszy artykuł, Oczywiście chińskie czołgi. Bardzo się cieszę, dlatego że wreszcie zaczęło się dziać to, co się powinno dziać na zimnej wojnie czyli po prostu dołączają pojazdy, które tak naprawdę powinny być na tej zimnej wojnie, a nie kolejne jakieś dziwolągi pod tytułem G.I. Joe. I co my tutaj mamy? Przyjrzyjmy się tutaj tej linii. Jak to będzie wyglądało? Oczywiście, zaczynamy od Light'a, następnie będą y, czołgi średnie, medy, a na końcu będziemy mieli oczywiście y, ciężary w tej ostatniej erze. Więc, y, tak szybciutko o tych czołgach: pierwszy będzie jako Type 63 wersja pierwsza i będzie to po prostu powojennej ery: y, lightik. Tak on, tak on będzie właśnie wyglądał. Także. Y, Póki co nie ma żadnych szczegółowych informacji na temat y, odnośnie wartości po, y, takich jak mobilność, penetracja, kamuflaż itd. Także po prostu na razie Wam pokażę jakie czołgi w ogóle będą w tym trybie. Następnie y, kolejny czołg to już będzie MET to będzie Norinco Type 59 i tak on się tutaj prezentuje, także generalnie wygląda jak nasz Type 59. Kolejnym czołgiem y, w powojennej erze będzie Type 69, wersja druga. Ceny, oczywiście, tak jak za wszystkie pojazdy w tym trybie, czyli zgodnie, z że tak powiem, z taryfikatorem 4 380 na przykład zapłacimy za ten auto pojazd i to już jest Magic Następny pojazd to oczywiście przeskakujemy do kolejnej ery, czyli do ery eskalacji. Będzie to Type 79. Wiecie co? Te wszystkie typy generalnie są bardzo, bardzo do siebie podobne, jak to na chińskie pojazdy przystało, także. Tu mamy podane informacje tylko, że będzie miał na przykład 105 działko i generalnie kopię brytyjskiego działka L7, więc tak naprawdę nie ma żadnych dodatkowych informacji odnośnie wartości, tak jak mówiłem. Jak tylko się pojawią, na pewno Wam te informacje uzupełnię. Kolejnym pojazdem będzie Type 80 wersja druga. Jest to również z ery eskalacji. Tu już kosztuje 7 230 i... Tak, właśnie będzie on się prezentował. Rozumiem, że będzie już trochę bardziej że tak powiem, to nadal jest MET, ale wydaje mi się, że po prostu adekwatnie do danej ery będzie on bardziej opancerzony. I to jest ostatni ten topowy czołg z tej drugiej ery. Natomiast trzecią erę otwiera nam MET Type 88A. No, tutaj już podejrzewam zacznie się zabawa. Mm, także sam jestem ciekawy, jakie wartości te pojazdy będą miały i jak w ogóle się odnajdą na, w trybie zimnej wojny. Kolejnym pojazdem będzie type 85 wersja 1. To jest już ten przedostatni y, czołg tej y, kolejnej ery i tak właśnie będzie wyglądał. Tu widzicie wieża, już nie jest taka obła, tutaj ma jakieś takie skosy. Sam jestem ciekawy właśnie y, jak on będzie się sprawował. I kolejnym ostatnim czołgiem tej drugiej ery będzie type 85 wersja 2M. I tutaj mamy. Właśnie fotkę jak ten pojazd wygląda, moim zdaniem bardzo fajnie, podoba mi się ta sylwetka, trochę gdzieś tam Chieftainem zalatuje z daleka patrząc, ale zobaczymy tak naprawdę jak on będzie wyglądał. No trochę nie jest podobne tutaj to podwozie do tych typowych chińskich pojazdów, miejmy nadzieję, że będzie taki bardziej żywotny. I ostatnia era, Type 85 wersja 3 zaczyna nam się od tego już ciężkiego czołgu i oczywiście cena zwala nóg, bo to jest 9 170 tysięcy, ale całe szczęście na zimnej wojnie po prostu się fajnie zarabia. Działko 125 mm także w takie właśnie mocne działko będzie uzbrojony ten pojazd. I kolejnym drugim pojazdem będzie type 90 wersja 2 ponad 10 milionów kosztuje. I uwaga, uwaga, 125 mm działo z autoloaderem, czyli będziemy po prostu mieć kilka pocisków do dyspozycji, bardzo fajnie. I 1200 hp posiada ten silnik. Także podejrzewam, będzie dość żwawy. I to jest właśnie ostatni czołg, który tutaj nam WG przedstawiło. Także sam jestem ciekawy parametrów i na pewno uzupełnię Wam te informacje. Oczywiście, jeszcze jest The Art of War Challenges. I tutaj mamy podane, że jeżeli po prostu jak ktoś zaczyna sobie tą linię grindować, to będzie miał 25% więcej procent do sreberka, musi zagrać w którym z tych wymienionych pojazdów. Także tutaj też idą na rękę, jeśli o to chodzi. Następnie tutaj musimy zniszczyć y, któryś z tych pojazdów, które są tutaj na tej liście wyszczególnione, a to są te wszystkie chińskie, które wchodzą. Też otrzymamy za to plus 25 y, srebra y, więcej taki booster. I na końcu, jeżeli zniszczymy 125 pojazdów, grając tymi chińskimi, którym z tych chińskich pojazdów, czy na przemian wszystkimi, jak tam ktoś sobie zostawia w garażu, otrzymujemy milion srebrka, 7 dni konta premium, także gra warta Świecki. Powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie to wygląda i obiecująco. Także w końcu coś nowego zawitało. Są już teraz kolejna nacja, czyli pojazdy chińskie wchodzą nam. Na zimną wojnę. Dobrze, przechodzimy do kolejnego artykułu. Słuchajcie, tu jest bardzo fajny artykuł. Po prostu coś w końcu postanowili zrobić dla naszej społeczności, ponieważ sami sobie organizujemy zawsze jakieś turnieje, zapisujemy się na zagraniczne turnieje. A tutaj w WG po prostu wymyśliło taki ala turniej i rejestracja będzie od 21 lutego do 4 marca. I tutaj, klikając w ten link, po prostu będziemy się rejestrować. Będą bitwy rozgrywane w formacie 7 na 7 i po prostu w pokoju treningowym, i, po, i będą fajne nagrody też z tym związane. Tak naprawdę będziemy tutaj rozmawiać o dwóch weekendach, czyli mecze będą się rozgrywać 12 i 13, to jest sobota i niedziela, i w kolejny weekend również 19 i 20. Będą się rozgrywać mecze, wszystkie mecze będą po prostu rozgrywane o tej samej godzinie, czyli o godzinie 16 na serwerze oczywiście europejskim. I tutaj mamy podane takie rzeczy odnośnie regulaminu. Oczywiście nie będę tu przez cały regulamin z Wami przechodził, bo to miał być szybki odcinek i taki też będzie. I tak szybciutko, oczywiście gramy tylko i wyłącznie pojazdami 10 tieru w formacie 7 na 7. Mogą być trzy takie same pojazdy, po prostu maksymalnie tej samej klasy. Czyli, na przykład, trzy chieftainy mogą być na team, nie może być na przykład siedem chieftainów i tak dalej, i tak dalej. Będziemy grali na kilku mapach, i jeśli chodzi o nagrody, jakie tutaj przewidzieli na, dla nas, jeszcze może o meczu tutaj szybciutko 10-minutowe starcia będą. Oczywiście w, w pokoju treningowym yy, i tak dalej i tak dalej. A nagrody już Wam tutaj przewijam, o, żeby Wam pokazać nagrody. Więc tak, za pierwsze miejsce, czyli team, który wygra, dostanie każdy z uczestników, czyli 7 osób, dostanie po 10 tych czerwonych topowych kart i po prostu znaczek Wargaming Approved. Taki emblemat: Ci, którzy zajmą drugie miejsce, dostaną 10 kart tych Classified, czyli tych czarnych. W za trzecie miejsce dostaną 10 tych niebieskich kart, każdy członek zespołu. Także moim zdaniem gra warta Świecki. Kolejne miejsca, teamy, które zajmą od miejsca 4 do 20, każdy dostanie po jednej tej karcie czerwonej, a już komuś się po szczęści wyleci mu jakiś fajny czołg premium. I tak to właśnie wygląda, także są tutaj wszystkie nagrody wyszczególnione, tutaj też są podziały na ligi, jest pierwsza liga, jest druga liga i również tutaj odpowiednio do ligi, na przykład w tej drugiej lidze zespół wygrywający dostanie pięć tych topowych kart i emblemat. I tak dalej, i tak dalej, także moi drodzy mam nadzieję, że w końcu coś zaczą, zaczną robić i to jest takie, takie przedwiośnie, po prostu początek tego Wszystkiego dobrego, co nas będzie czekać. Także chętnie odsyłam do artykułu. Wystarczy tutaj kliknąć na link, zebrać 7 osób, zapisać team i generalnie resztę informacji na pewno WarGaming nam przekaże. Słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Tak jak mówiłem, miał być to szybki news i taki właśnie będzie. A dzięki temu odcinki WOT nie będą tak długie jak przemowa Fidela Castro. Dziękuję, jeśli nie, trzymajcie się miłego weekendu, życzę i udanych łowów na polu walki. Hej!